Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, wszystkich tych, którzy są zainteresowani podstawami radia, czyli jak to jest, że z kawałka drutu i słuchawki możemy coś tam usłyszeć. Fajny, nie? Czarodziejski taki. Dobra, czyli zaczynamy. Po prostu filmy będą robione z powodu właśnie z tego, że często piszecie i w komentarzach też, że chcecie się dowiedzieć, jak to jest z tym radiem. Będą to zasady ogólne, w sumie część pierwsza, zaczynamy. A więc tak, rysujemy taki schemat poglądowy, blokowy naszego odbiornika. Jest to na tej zasadzie, że tu mamy, dajmy na to, nasz odbiornik. Oczywiście sygnał, dzisiaj omawiamy tylko modulację amplitudy, no i podstawy budowy radia. Jednym słowem jest na tej zasadzie, że tak, musimy czymś odebrać tę naszą falę, bo nasza fala to już to jest sinusoida. Nie wiem, jak to dla Was wytłumaczyć, tak zobrazować, bardziej bym chciał. Czyli mamy tu naszą antenę, gdzieś ona jest tam wysoko zamontowana i ten sygnał przewodnikiem trafia nam do odbiornika. No, żeby ten sygnał było można, on jest zakodowany. I są różne rodzaje modulacji, nie będziemy wnikać się w inne niż amplituda dzisiaj, bo jest podstawową modulacją jest amplitudy, modulacja amplitudy, czyli może tak, amplitudowo AM. Nie mylić tego z napisem na jakimś tam radiu, że AM to jest jakaś tam częstotliwość. To się tylko tak przyjęło, że AM praktycznie od 100, dajmy na to, nie wiem, od 100 Hz już można by było coś dokombinować. Chociaż to jest tak audio bardziej częstotliwość, dajmy na to, od 100, przykładowo 100 kHz i przyjęto, że do częstotliwości 30 MHz, 30 MHz jest nadawalne sygnały, są amplitudo AM. Na radioodbiornikach, słuchajcie, jest napisane AM, FM. I specjalnie od tego właśnie dzisiaj bym chciał zacząć, że to jest ustawowo przyjęte 30 MHz. Po prostu nie, po prostu tak zostało to, nie wiem, kto to tak wymyślił, ale nikt mi na przykład nie zabroni w AM-ie nadawać na częstotliwości na przykład tam 145 MHz, czy tam nawet wyższej, nie? Gdzie już normalnie to już jest, pracują radioodbiorniki w FM-ie. Niekoniecznie jest możliwość nadawania, to jest całkiem inne rozwiązanie. Zaraz dojdziemy dlaczego. Co to jest ten AM? Najpierw może taki krótki opis, tak z mego doświadczenia. To nie jest tak jak tutaj wszyscy tam, nie wiem, to jest na chłopski rozum tłumaczenie. Czyli tak, sygnał trafia nam do naszego, dajmy na to, to jest radio, nie? Radio. Wyjście z radia musi być na pewno jakiś tam głośnik, nie? Bo musimy gdzieś, chcemy usłyszeć, co tam ktoś nadaje na tym. Żeby te radio jeszcze zadziałało, musi być dojście zasilania, czyli na przykład te nasze plus 12 V, już tam się nie zagłębiamy, może być inne napięcie, bo to zależy wszystko od zasilacza. No i dobra, mamy radio. No to, ale jak to jest, że odbieramy modulację amplitudy? I co to jest w ogóle modulacja amplitudy? Modulację amplitudy można sobie narysować w ten sposób. Tu mamy czas, czyli te. Tu mamy poziom sygnału, czyli moc, dajmy na to. Moc sygnału. I mamy jakiś tam nasz przebieg, który, dajmy, idzie nasz
nasza fala nośna, to się nazywa tak jakby fala nośna. Ona jest na razie niemodulowana, nie ma modulacji. To jest czysty sygnał fali nośnej, który jest tracony w eterze i dużo, że tak powiem, osób i krótkofalowców i różnych radioamatorów, jak to w ogóle jest, po co ona jest potrzebna? Ona jest potrzebna, żeby wygenerować jedynie ciszę w radiu. Czyli żeby radio nam nie przestało szumieć. Fala nośna to jest nasza częstotliwość nadajnika. I teraz tak, żeby zakodować w AM-ie, AM, żeby zakodować w tą nasz sygnał, musimy zmieszać tą naszą częstotliwość audio, znaczy z częstotliwością audio. Częstotliwość fali nośnej musimy zmieszać z częstotliwością audio. I teraz tak, amplitudowo wygląda to w ten sposób, że nakładamy drugą częstotliwość, tylko że już teraz nie taką gęstą, tylko że nakładamy już naszą częstotliwość audio i ona będzie miała taki mniej więcej sobie przebieg, nie? Dajmy na to, że tutaj źle narysowałem. Jest to tak, wyższa, tu jest mniejsza, tu, no dobra, dajmy na to jakiś tam przebieg. Czyli jeszcze raz, robimy w ten sposób. Fala nośna. A może jeszcze inaczej. Zaczniemy od fali audio, od naszej modulacji, od tego, co teraz słyszycie, na przykład, co mówię do mikrofonu. Czyli nie mówię systematycznie jednym takim piskiem, tylko mówię, wygląda to mniej więcej na oscyloskopie w ten sposób. Jak mówię, jest więcej, jak przestaję mówić, jest ciszej. I tak samo nasza fala nośna jest od spodu, nie? Dobra, nasz czas T, nasza, moja moc mowy. Jak jest cicho, mamy mniej. Jak jest więcej, mamy więcej. I teraz tutaj mamy tą naszą falę nośną wewnątrz. Słuchajcie, bo nasza cała fala nośna, że ja tutaj już trójkąt narysuję, to jest sinus. To jest sinusoida. A po wierzchu, po obwiedni tej naszej fali nośnej, idzie mój sygnał, który mówię do mikrofonu lub puszczam muzykę. I to mniej więcej to wygląda w ten sposób, tak jest kodowane. Tutaj macie wszystko na obrót. Kurczę, ja nie umiem rysować do góry nogami, bym musiał kamerkę obrócić. No i dobra. Słuchajcie, jest na... Aha, się powtarzam. I jedziemy dalej. Mamy już naszą falę audio, znaczy falę nośną, na którą mamy nałożony obraz naszej fali audio. I teraz tak, żeby odebrać tak zakodowany sygnał AM, to jest cały czas sygnał AM, amplitudowo, żeby odebrać nasz taki, musimy rozkodować to. W jak najprostszy sposób rozkodować to. Wiecie, co musimy zrobić w tym naszym odbiorniku AM? W tym naszym odbiorniku AM tu musimy sobie najpierw wydzielić, jakie pasmo, w jakim paśmie chcemy pracować, bo te pasmo jest naprawdę szerokie przecież od, dajmy na to tam, przykładowo już biorę, nie mówię, że tak jest, że to można i z 80 kHz też już będziemy mogli nadawać, nie ma problemu. Od, dajmy na to, od 100 kHz do 10 GHz. No i jakbyśmy to wszystko, ta nasza antena potrafi to nam wszystko to odebrać, do anten dojdziemy swoją drogą, bo anteny też możemy stroić na dane pasmo, już samo antenę. Niekoniecznie po prostu odbiornik, nie? Ale żeby wydzielić te pasmo, to tu musimy sobie z tej anteny założyć filtr. Czy filtr górno i dolno przepustowy, a tak mianowicie, jeśli mamy tutaj całe szerokie pasmo, to tylko bierzemy sobie ten wycinek, który nas interesuje, dajmy na to
taki wycinek, jak najwęższy pasma, który tam będziemy sobie go używać, dajmy na to 1 MHz będziemy używać, ale na częstotliwości tego naszego Sinusa, dajmy na to, no robimy na 80 odbiornik, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 1 MHz po tej filtracji wychodzi nam, co musimy dalej z nim zrobić, no coś musimy dalej z nim zrobić, nie? Mamy ten jeden zawężony, ten sygnał z anteny zawężony do 1 MHz. Przede wszystkim to musimy wzmocnić, czyli stawiamy sobie wzmacniacz. Mniej więcej tak to się rysowało, nie wiem jak kiedyś. Który trafia ten sygnał już po wzmocnieniu, bo musimy... On jest bardzo słabiutki. Z tej anteny sygnał jest bardzo słabiutki, to jeszcze zależy jak mamy... jaką mamy antenę. Jeśli antena będzie dobrze zestrojona, co do strojenia dojdziemy sobie tam w następnych odcinkach. I teraz tak, sygnał już po wzmocnieniu, dajmy na to, tutaj mamy już wzmocniliśmy do 0,5 V, bo to tak pi razy oko się bierze te 0,5 V, tak musimy przynajmniej do tyle wzmocnić, żeby można było ten sygnał później dalej obrobić. Bo w tej chwili mamy tutaj sieczkę, totalną sieczkę, zawężone tylko przez ten jeden filtr. Filtr, wzmacniacz i ze wzmacniacza wychodzi sygnał o częstotliwości od 3,5 do 3,8. Już mniej więcej mamy zawężenie tego. Ale teraz, żeby dalej było można rozebrać, że tak powiem, na czynniki pierwsze, czyli zobaczyć tą naszą sinusoidę, tą audio, nałożone audio na sinusa, to musimy go zmieszać. Przede wszystkim, jeszcze zanim dojdziemy do detekcji, jak to zrobić, robimy tu mieszacz, nie? Mieszacz wygląda praktycznie jak żarówka, tylko ma trzy wejścia, jak na schemacie żarówka. Do tego mieszacza no musimy wiedzieć, na jakiej częstotliwości odbieramy i jako tutaj za tym mieszaczem postawimy już ten sygnał po mieszaczu, na pewno zostanie osłabiony. Domieszaliśmy sobie dwie częstotliwości, czyli tą, chcemy tą uzyskać audio. Domieszaliśmy sobie dwie częstotliwości i wypadkowa tych częstotliwości to tak samo. Często gęsto jest tak, że te częstotliwości się dodają lub się odejmują. To zależy, co zastosujemy dalej za tym mieszaczem. Mieszacz, swoją drogą, każdy z tych bloków, który tutaj rysuję teraz, będziemy sobie omawiać, żebyście wiedzieli dokładnie, co to jest te AM, jak to jest amplitudowo. Amplitudowo, czyli powiększamy naszą amplitudę lub ją zmniejszamy i fala sobie leci. Większa, mniejsza, większa, mniejsza, większa, mniejsza. A częstotliwościowo FM omówimy w następnym odcinku. Dobra, za tym mieszaczem tutaj mieszamy sobie z generatorem lokalnym, czyli heterodyna. Możemy nazwać VCO. VFO. Teraz tak, VCO jest to generator lokalny sterowany napięciem, czyli V, wolty. Większość odbiorników, które ma varicap, czyli regulację strojenia głowicy, jest sterowana w tych czasach VCO, a poza tym bardzo łatwo do tego dopiąć jest synteza, bo synteza już ma możliwość sterowania, dajmy na to, jakimś tam tranzystorkiem wykonawczym, który będzie nam obniżał lub stabilizował prąd, czyli napięcie, nie prąd, a napięcie. I jeśli robimy już generatorek do heterodyny, stare odbiorniki tego nie miały, to były BFO. Nie, BFO to następny, następna część, to do tego dojdziemy. Dobra, rysujemy jeszcze raz. Powiększamy to trochę. Co mamy tak? Antena. Z anteny na filtr. Z filtra na wzmacniacz.
O, ja tu narysowałem diodę. Źle. O, jest. Ostatnia kartka. Antena. Filtr. Wzmacniacz. Mieszacz. Pierwszy. Tych mieszaczy wytłumaczę za chwilę, dlaczego może być tego. Może być ich więcej. Generator. I teraz tak. Tu wchodzi nam wszystko do anteny. Mamy szerokie pasmo. Za filtrem wychodzi nam wąskie pasmo. Te wąskie pasmo jest tutaj wzmacniane. A tu z generatora lokalnego przestrejane. O, może być. Przestrejane częstotliwość, czyli możemy sobie zrobić taką częstotliwość, a za chwilę możemy ją zagęścić na tej zasadzie. I mamy kółko do strojenia z generatora. Mieszacz. Mieszacz. I teraz tak. Za mieszaczem, należy zamontować? Należy zamontować kolejny filtr, który nam wytłumi częstotliwość tego generatora, bo my nie chcemy mieć pisku, wrzasku, tylko po prostu my nie chcemy słyszeć tego generatora. Ten generator sobie pracuje na w ogóle niepotrzebny nam częstotliwość, znaczy nie, no potrzebny jest do odbiornika częstotliwość, ale niepotrzebnej jako już dalej za wyjście. Czyli tu robimy, stawiamy kolejny filtr. I za filtrem możemy dać albo detektor, jeśli to będzie odbiornik z jedną przemianą częstotliwości, albo za tym filtrem dajemy kolejny wzmacniacz i mieszacz. To jest tak jakby nie od... O, to możemy zrobić jeden moduł. I teraz możemy dostawić jeszcze jeden, tylko że to już będzie BFO, czyli nieregulowany, bez regulacji, bez możliwości potencjometru tutaj, bez regulacji, czyli robimy sobie, żeby zawęzić jeszcze większą selektywność dać dla tego radia, to musimy sobie tutaj postawić kolejny wzmacniacz, wyjście na kolejny mieszacz. I już tutaj generator BFO, czyli generator stały, który nam będzie po prostu mieszał częstotliwość do tej częstotliwości, która tu nam wyjdzie. Już po tym pierwszym. No dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Potem już za tym robimy detekcję. Wtęgi górnej, wtęgi dolnej, to o tym później. Detektor, a żeby zrobić detekcję, tak jak tutaj narysowałem, nas interesuje tylko ta kreska, bo my chcemy tylko te nasze audio. Nie chcemy tego trzasku wewnątrz, znaczy tej fali nośnej słyszeć, tylko chcemy nasze audio słyszeć w głośniku. No to detektor sobie narysujemy w ten sposób. Można to najprostszy detektor, jaki może być, jest to dioda. Kolejnym segmentem odbiornika, i tak jest praktycznie w każdym jednym odbiorniku telekomunikacyjnym. W zwykłym AM-ie tego nie ma. W zwykłym AM na fale krótkie, na fale długie, na fale średnie. Nie jest to nam potrzebne. Wtedy radio ma mniejszą selektywność. Nie? No i dobra, jedziemy dalej, mamy już tutaj tą detekcję, czyli wyprostowany nasz ten sygnał połówkowo i mamy za tym detektorem musimy sobie zrobić tak. Jedziemy w dół, regulacja wzmocnienia, znaczy wzmacniacza i z powrotem na wzmacniacz MC. Małej częstotliwości wzmacniacz. Małej częstotliwości wzmacniacz MC. Z wyjścia tego już trafia nam sygnał na głośnik. To jest głośnik, nie pomylić.
No i dobra, i mając taki układ już, możemy sobie, że tak powiem, obliczyć co, co chcemy osiągnąć, żeby nam tutaj zagrało. Czyli jednym słowem tak, chcemy odbierać naszą częstotliwość 3,5 MHz, 3,5 MHz do anteny. Czyli robimy sobie pasmo od 3,5 do 3,7, ten filtr ustawiamy sobie na częstotliwość od 3, dajmy na to, do 4, tak żeby było szybciej, MHz. I teraz tak, częstotliwość 3,5 MHz jest tu. Tu wchodzi na wzmacniacz. Wzmacniacz to wzmacnia i pierwsza przemiana częstotliwości. Co chce, jaki tu filtr stosujemy? Stosujemy filtr na przykład, no tak żeby tutaj wam łatwiej wyszło, to dajmy 8 MHz, możemy, nie ma problemu, 10 MHz i teraz tak, co to jest oto? Tak ogólnie cały ten nasz, oto, ten blok. Jak to możemy nazwać? To możemy nazwać pośrednia częstotliwość. A najbardziej o ten blok jest to pośrednia częstotliwość, czyli filtr, który tutaj wstawiamy, musi być zestrojony na naszą pośrednią częstotliwość. A jaka tu będzie częstotliwość pośrednia? Tu mamy, to zależy wszystko od tego generatora, tu mamy 3,5 MHz. Albo zróbmy równe 4 MHz, jeszcze łatwiej będzie to wam obliczyć. 4 MHz, wchodzimy tak na wzmacniacz wejściowy. Tu źle trochę narysowałem, bo o tyle to jest nasza pośrednia częstotliwość. Wzmacniacz wejściowy i słuchajcie, i teraz jest na tej zasadzie, że tak, tu mamy wzmocnione 3,5 MHz. Jeśli tu z VCO damy 7,5 MHz MHZ, to jest nasz generator, który sobie stroimy. 7,5 MHz, no to częstotliwość pośrednia nam wyjdzie jaka? Możemy do tych 7,5 dodać 3,5, czyli robimy 11 MHz, filtr 11 MHz, a równie dobrze od tego 7,5 możemy odjąć 3,5, czyli robimy filtr 4 MHz. I ten będzie dobry do dalszej obróbki. I teraz tak, się pytacie, co to jest pośrednia częstotliwość? Pośrednia częstotliwość to jest częstotliwość, która realnie nie jest do zmierzenia w odbiorniku. Ponieważ przykładając sondę nawet częstotliwościomierza, czy przed filtrem, czy za filtrem, to zmierzymy albo za filtrem BFO, ten generator, to jest generator, albo VFO, ten generator. Ewentualnie, jeśli dobrze dobierzemy napięcie tego generatora tu, wolty, z napięciem tu, wolty, to może uda nam się tu, na tym punkcie przed filtrem, zmierzyć naszą pośrednią częstotliwość. Ale to... Ja uważam, to jest moje zdanie, nie wiem jak tutaj jest innych kolegów, na pewno da się to mierzyć, no bo to się przecież mierzy, ale... ale pośrednia częstotliwość jest taką, jaką sobie zaplanujemy, no i na jaką sobie później zestroimy wzmacniacz i kolejne tory odbiornika. Czyli jednej zasadzie, na tej zasadzie ja sobie na przykład tutaj będę dodawał. Tak, żeby wyszło 10,7 MHz. No bo takie mamy filtry większość. I teraz tak, pośrednia częstotliwość, ten filtr. Robimy 10,7 MHz. Tutaj by mi się kalkulatorek przydał, słuchajcie. Czyli teraz tak, 10,7, co musimy mieć, jaki generator, od ilu do ilu? Musimy sobie policzyć, od ilu do ilu musimy sobie policzyć, musimy przestrajać nasze VCO.
czyli liczymy 10,7 pośrednia, ten filtr, minus 3,5, 7,2, czyli zakres 7,2 MHz. I chcemy odbierać tą naszą częstotliwość do 3,8 MHz, czyli 10,7 minus 3,8 od 6,9 do 7,2 MHz. I taki generator, ten generator musi posiadać możliwość regulacji w tym zakresie 6,9 do 7,2 MHz przy częstotliwości pośredniej 10,7 tu. No dobra, co mamy za filtrem, słuchajcie? Częstotliwość jaką mamy za filtrem? Którą? 3,5 czy 10,7? Za filtrem są zmieszane te dwa sygnały, które dają nam tutaj 10,7 MHz, tyle samo co ten filtr ma. I teraz tak, aby wydobyć, teraz tak, można sobie powiedzieć, tak, no mieliśmy już 3,5, nie, na wejściu, po cholerę nam 10 MHz na pośredniej częstotliwości. Ano po to, żeby się oddalić, jak najbardziej się oddalić od tej wejściowej częstotliwości, którą chcemy rozkodować, nie? Że tak powiem. Czyli jednym słowem, oddaliliśmy się o 7,2 MHz, czyli nasz cały zakres ma 1 MHz, dajmy na to między 3 a 4, tak jak tutaj chcieliśmy to odbierać, między 3,5 a 3,8 chcieliśmy odbierać. Mamy zakres tutaj 300 kHz dosłownie. Oddaliliśmy się wielokrotnością dosłownie, więc niż razy 2, czyli 3,5 razy 2 to byśmy mieli 7 MHz, a my mamy 10,7. Się oddaliliśmy bardzo daleko i nie będziemy mieli drugiej możliwości, która też wynikałaby z tego samego obliczenia, gdybyśmy od 10,7 dodawali naszą częstotliwość. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że to działa, ten mieszacz działa w dwie strony to by był nadajnik, ale nie o to chodzi. Chodzi o to tak, mniejsza częstotliwość 3,5, dodajemy 7,2 i mamy 10,7. Ale gdybyśmy 3,5 od tej częstotliwości odjęli te 3,5, to drugą częstotliwość, którą byśmy uzyskali tu przed filtrem i uzyskujemy, tylko że potem ten filtr wstawiamy taki, żeby nam tą częstotliwość nie, żeby wycięło, no, żeby ona nie przeszła dalej na kolejny wzmacniacz. Czyli jednym słowem robimy w ten sposób. Dajmy na to, odejmujemy 7 MHz od 3,5, no to tutaj druga częstotliwość to jest 3,5 MHz. Widzicie, o co chodzi? 3,5 MHz, ale filtr jest na 10,7, czyli 3,5 nie puści. Jedziemy dalej, wzmacniamy te 10,7 i generator BFO. Tu już praktycznie byśmy mieli sygnał amplitudy, tu. Byśmy to pomijali, byśmy mieli sygnał AM. Tutaj mamy AM, o tu w tym miejscu, mamy AM. No i teraz jest tak. Chcemy uzyskać SSB sygnał. To są dwie wstęgi boczne. Aby wyciąć całkowicie jedną wstęgę, musimy zestroić tą częstotliwość tego drugiego generatora, żeby nam wycięła całkowicie zawężyła te pasmo jeszcze do mniejszego, czyli do 3 kHz i musimy tą częstotliwość BFO przy tym układzie 10,7 to będzie minus 3 kHz,
czyli 10 przecinek. Zawężamy teraz, ten mieszacz nam będzie już zawężał do pasma akustycznego audio. Czyli jednym słowem tak. Zawężamy 10,7 minus 3 kHz, to jest 10... Dobra, 5 kHz robimy AM, nie robimy SSB. Bo równie dobrze już w tym układzie byśmy mogli sobie zrobić tutaj SSB modulację, ale my robimy AM, chcemy dalej AM. Czyli jednym słowem 5 kHz to jest to, co chcemy usłyszeć. No bo tyle w AM-ie, no możemy sobie zrobić lepszą jakość w AM-ie, ale wtedy nam się odległość naszego nadajnika, odbiornika skróci. Czyli jednym słowem tak. Jedziemy dalej. 10,7 minus 0,5. 10,7, czyli 10,2. 10,2 MHz. 10,2, 10,200. Ten generator tu wysyła falę o częstotliwości 10,200. Co wyjdzie za tu, w tym miejscu? W tym miejscu wyjdzie nam sygnał o częstotliwości 5 kHz. No dobra, ale to jeszcze nie jest wszystko, no bo mamy w tym sygnale 5 kHz pomieszanych tych różnych częstotliwości, słuchajcie, o tych z generatora tego pierwszego. Teraz mamy kolejną częstotliwość, słuchajcie, domieszaną, praktycznie prawie identyczną. O. Z generatora tego BFO, tu. Z BFO. I prostujemy to przez diodę. Znaczy, nie to, nie tylko przez diodę, przez demodulator amplitudy, czyli chcemy uzyskać, wywalić wszystko, co jest w środku, a uzyskać tylko kartki mi się kręcą, a uzyskać tylko o to. O. Tylko to. Tylko ten obrys. I tak naprawdę nas interesuje tylko ten obrys. Dlatego tutaj tym drugim mieszaczem wycięliśmy wszystko, co mamy tu w środku. Praktycznie wszystko to wycinamy. I wypadkowa tych dwóch sygnałów, 10,7 i 10,2, to jest 5 kHz. Dobrze mówię? Czekajcie, nie. Ale żebym powiedział, 10,7, 10 MHz. Mamy 500 kHz. Nie 5 kHz. Nie 10,200 tutaj będzie, tylko widzicie? Widzicie, jak łatwy sposób można się pomylić? Tu będzie 10,695. Częstotliwość BFO 10,695. To już jest kwestia obliczeń. Można się pomylić w każdej chwili. No i dobra. Tego naszego sinusa zrobiliśmy w ten sposób. Czyli zrobiliśmy tylko obwiednie i teraz to obwiednie wzmacniamy, to już zwykły audio wzmacniacz i puszczamy na głośnik samo to obwiednie. Dobra, i to by było pewnie na tyle z pierwszej części takiej pogadanki. Żem na bas grał, zmarnował z trzy kartki i mam taki fajny magiczny ten
Zobaczcie, jak fajnie się świeci, taki mam mazak magiczny. A tu mam jeszcze jedną taką magiczną kartkę, którą chciałem wam pokazać. I zobaczcie, jak tutaj pięknie na tej kartce jest narysowane. Tłumik antenowy, jeszcze dodany filtr, ten wejściowy, który żeśmy rysowali. Mieszacz, generator VFO. Tylko tutaj już nie mamy drugiej pośredniej i prosto mamy detektor. Wzmacniacz. Przedwzmacniacz i wzmacniacz głośnikowy, no i tam gdzieś będzie głośnik. Czyli mamy taki prosty układ AM. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie. W następnym odcinku będziemy opisywać po kolei, co mamy w FM. A jeszcze do tego AM-u przygotuję taką fajną wizualizację, jak to się naprawdę odbywa z mieszaniem aż tylu częstotliwości, że pomieszamy, a na końcu będzie muzyczka grała, nie? Dobra, pozdrawiam, łapki w górę, specjalny odcinek na wasze życzenie, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w tym AM-ie, a o co będzie chodzić w FM-ie. W przyszłym odcinku porównamy AM do FM.